Witam w kolejnym odcinku z podsumowania najważniejszych informacji dotyczących Pandora Gate. Ja jestem Ternis, no i zapraszam do oglądania. Film Konopskiego dotyczący afery Pandora Gate pobił wszelkie rekordy statystyczne. Zaczynając od tego, że w tydzień wbił prawie 1 000 000 nowych subskrypcji, z czego najwięcej w niedzielę, ponieważ aż 460 tysięcy. Równo minutę po opublikowaniu filmu licznik pokazywał 65 tysięcy polubień. Natomiast po 6 minutach na liczniku było już ponad 200 tysięcy lajków. Prawdziwa ilość wyświetleń przez pierwsze kilka godzin dla nas widzów była niewidoczna, ale to jest normalne, ponieważ zawsze YouTube przez pierwsze godziny zatrzymuje licznik i aktualizuje go z dużym opóźnieniem. Natomiast sam Konopski podzielił się u siebie na Instagramie statystykami, do których on ma wgląd, no i możemy zobaczyć, że po pierwsze, film został kliknięty ponad 1 000 000 razy w ciągu 10 minut. Jest to absolutny rekord, jeśli chodzi o polskiego YouTube'a. Polubienia tak samo rekordowe. Jak możemy zobaczyć, tak mocny film ma włączone zarabianie. Jak dla mnie bomba, ponieważ aż szkoda by było, jakby taki film dostał ograniczenia. Dosłownie setki tysięcy złotych, które ten film mógł wygenerować, poszłyby w błoto. Chwilę później Wardęga odpalił live'a i zdradził ciekawą informację dotyczącą filmu Konopskiego, ponieważ po równej godzinie miał on około 4 miliony wyświetleń. I wiecie, ile on ma po jednej godzinie wyświetleń? 4 miliony. To podejrzewam, że do 24 to jakieś 7 może będzie miał, nie? Czy Wardęga i Konopski powinni się obawiać niebezpieczeństwa na swoje życie i zdrowie przez to, że opublikowali masę materiałów na youtuberów? Po tym fragmencie można stwierdzić, że faktycznie druid o czymś wie? W rozmowie ze mną też mówiła, że się boi i nie rozumie, dlaczego ja się niczego nie obawiam. Jakby mafia minecraftowców miała mnie dopaść. Co by się miało stać Wardędze i co by się miało stać Konopowi? To nie jest jakaś mafia po drugiej stronie, tylko to są p***y z Minecrafta. Okej, Rok tutaj się śmieje, nie? Dużo nie wie Rok. To już nie są minecraftowcy, tylko to już są osoby z milionami na koncie. No i jakby nie jest tak kolorowo, jak się wydaje. Gdy afera zaczęła nabierać tempa, Instagram Dubiela zaczął zdobywać sporo nowych obserwacji, lecz po filmie Konopskiego Dubiel masowo zaczął tracić te followy. Dlatego najlepszym, najszybszym sposobem na pokazanie swojej dezaprobaty jest po prostu unfollow. Jest to zabieg, aby tacy influencerzy stracili swoją pozycję w internecie, lecz mówiąc szczerze, wydaje mi się, że nic to nie da. No bo czym jest te stracone 100 tysięcy przy 2,5 miliona followersów? Dosłownie kroplą w morzu. Vertez opublikował oświadczenie, w którym uważa, że materiał Konopa zawiera nieprawdziwe informacje i fałszywe wnioski. Twierdzi, że film go zniesławia i narusza jego dobro osobiste. Jak napisał dalej: oświadczam, że nie nawiązywałem żadnych kontaktów fizycznych, ani nie chciałem żadnych zamiarów względem Aleksandry Adamczyk. Jest ona całkowicie niewiarygodna, czego sama już dowiodła swoimi zachowaniami oraz publicznymi oświadczeniami. Zestawienie mnie w jednym rzędzie ze Stewartem Burtonem czy podobnymi osobami jest zwyczajną farsą. Nikt nie zwrócił się do mnie w tej sprawie o komentarz ani z żadnymi pytaniami. Autor materiału, mowa tutaj o Konopskim, dla uwiarygodnienia swoich twierdzeń, kreatywnie wpasował do materiału wypowiedzi psychologa. Jest przy tym oczywiste, że psycholog ta nie odniosła się do treści moich rozmów z Aleksandrą Adamczyk. Sprawa jest wyjaśniana przez powołane do tego instytucje. Rzekomo mocne dowody dostarczone prokuraturze, które miały mnie obciążyć, nie dały podstaw do zatrzymania ani postawienia mi jakichkolwiek zarzutów. Dizowski opublikował film wyjaśniający, w którym przeprosił widzów, jest mu wstyd, że ludzie brali go za osobę, która nie będzie zamieszana w aferę, twierdzi, że został w to wciągnięty oraz wrzucony do jednego wora ze Stewartem. Mówi, że został publicznie poważnie oskarżony w oparciu o wycinki rozmów na Messengerze i Snapchacie. Powiedział, że nie widział wcześniej tych materiałów, nie miał do nich dostępu przed publikacją, więc nie miał jak wcześniej się odnieść. Powiedział, że nie chce ujawniać dowodów domniewających o jego niewinność, dopóki organy nie rozwiążą sprawy. A po udowodnieniu niewinności wprowadzi widzów w szczegóły, chce współpracować z organami we własnej sprawie i Stew. DJ Palaside również wydał kolejne oświadczenie, tym razem bardzo emocjonalne, ponieważ zaczął płakać na nagraniu. Powiedział, że nagrywa je jeszcze raz, ponieważ te poprzednie nie pojawiło się w filmie Konopa, przez co nie wszyscy widzieli jego statement dotyczący serii ze Snapchata czy zdjęć od widzek. Ma zamiar wrzucić jeszcze film wyjaśniający na YouTube'a, ponieważ tam więcej osób go zobaczy. Dodał, że pomimo tego, że Konop powiedział, aby nie wrzucać Palaside'a do tego samego wora, to i tak ludzie go przekreślili totalnie. Powiedział, że przez 10 lat nie miał nic do ukrycia, wszystkie materiały były dostępne, a teraz po takim czasie ludzie chcą go skancelować i zniszczyć w internecie. Przyznał się, że z perspektywy czasu zrozumiał, że to, co wrzucał, było chujowe, nie jest z tego dumny, a nawet się tego wstydzi i już w piątek usunął filmy.
Wspomniał, że 10 lat temu był inny humor i ludzie kochali takie filmy, nikt nie miał do nich problemu. Po tym co zaraz zobaczycie, mi autentycznie zrobiło się szkoda Zizeja, gdy powiedział, że boi się w ogóle wyjść z domu. No kurwa, przecież to nie jest normalne. Boxdel też tak mówił, że nie wychodzi z domu, bo ciągle ma z tyłu głowy, że ktoś zrobi mu krzywdę. I to naprawdę idzie już w złą stronę. Posłuchajcie Palasajda. Niektórzy z was też pytają, jak się czuję. Nawet nie wiem. Serio, naprawdę nie wiem, bo tyle lat to było publiczne, kurde. Ktokolwiek mógł zwrócić uwagę, powiedzieć, już dawno by tego nie było. Humor te lata temu też był zupełnie inny i to nie było dobre. Ale kurwa, grożenie mi śmiercią za to, że nagrywałem filmy na YouTube'a, kurwa, które ludzie kochali. Ja się boję wyjść z domu, kurwa. Tak jak kocham internet 13 lat, tak naprawdę. I serio, mega dziękuję każdemu, kto pisze... Daniel, kochałem tę serię, oglądałem ją lata temu i też się śmiałem. Mam wrażenie, że chociaż te stare osoby, które były na YouTubie, rozumieją to i nie wrzucają do jednego worka. Ja dostawałem anonimowe maile i to nie było dobre, że o nie prosiłem, ale to były kurwa anonimowe maile. Czemu ludzie sobie dopowiadają jakieś popierdolone rzeczy? I dlatego chcę, słuchajcie, nagrać sprostowanie do YouTube'a, bo ja o tym wszystkim mówiłem już. W zeszłym tygodniu. Naprawdę kochałem internet, ale po tych 13 latach ja nie wiem, czy ja chcę tutaj dłużej być. Ja już nie mam siły na internet po tylu latach. Ja rozumiem, jakbym komuś zrobił krzywdę. Ale ja nie chciałem nigdy nikomu zrobić żadnej krzywdy i nigdy nikomu żadnej krzywdy nie zrobiłem. Kurwa, żeby macie wyjść z własnego domu, wy nawet nie wiecie, jakie to jest uczucie. Steel może grozić największa możliwa kara, czyli 15 lat więzienia. Tak powiedziało wielu prawników. Teraz przedstawię wam wypowiedzi dwóch z nich. Adwokat Arkadiusz Szymański w wywiadzie z Pudelkiem powiedział, że jeśli organy ścigania udowodnią, że korespondencja z małoletnim miała na celu doprowadzenie do seksualnego wykorzystania małoletniego, to w zależności od tego, czy do obcowania płciowego doszło, sprawcy może grozić nawet 15 lat pozbawienia wolności. Oraz posłuchajcie nagrania, co ma do powiedzenia były prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski. Tu mamy materiał, który w mojej ocenie jako były prokurator generalny absolutnie kwalifikuje się jako materiał, który uzasadnia podejrzenie przestępstwa, a oczywiście ocenę prawnokarną i tym bardziej wyrok to już decyzja sądu, pierw pierwszej instancji, później drugiej instancji prawomocnym wyrokiem, ale tu nie miałem żadnej wątpliwości, że decyzja prokuratury mogła być jedna. Wszczęcie postępowania w tej sprawie, tak się stało, dzisiaj mamy komunikat i czekam na skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Nie, moim zdaniem, jeżeli to wszystko potwierdzi się przed sądem, tutaj wyrok może być zbliżony do maksymalnego, przypomnę, to jest 15 lat pozbawienia wolności, czyli dotkliwa, bardzo dotkliwa kara. Ze względu na głośną aferę Pandora Gate, Rossmann postanowił wycofać kosmetyki Teamu X ze swoich sklepów. Rossmann podjął taką decyzję po tym, jak Konopski mocno podsumował treści na kanale Teamu X. Mamy tam wyzwania typu Kiss, Mary, Kill, które szybko zmieniły się w Mary, Kill i z kim dziewczyny by chciały Team Sirinci, kto z kim chce się przespać, kto ma najlepszą gry typu źle odpowiesz, rozdla się, rozdasz się, Tinder w prawdziwym życiu, czyszczucie tych dzieci półnymi zdjęciami na miniaturkach. Dobrze się zaczyna jak na kontent dla 10-latków, co nie? Jak poinformował Agata Nowakowska, zdecydowaliśmy się wycofać ze sprzedaży artykuły sygnowane logo Team X. W przypadku drogerii internetowych nastąpi to jeszcze w poniedziałek. Natomiast wycofanie tych produktów z drogerii stacjonarnych jest pewnym procesem i zajmie nam 1-2 dni. W tym momencie na ekranie wyświetla wam się 50 ostatnich subskrybentów wraz z dzwoneczkiem, także ty również kliknij, aby pojawić się na kolejnym odcinku. Tylko pamiętaj, musisz mieć kliknięty ten dzwoneczek z powiadomieniami obok subskrypcji. Dziękuję ostatnim osobom, które zdecydowały się wesprzeć mój kanał. Jestem bardzo wdzięczny. Pozdrawiam was serdecznie oraz dziękuję widzowi z Instagrama za podesłanie tematu do odcinka. No i to tyle z tego filmu, do następnego, cześć!